Dzień dobry, witajcie. W filmie na temat akupunktury powiedziałem wam, że metoda leczenia zawału wykałaczką, mianowicie, że się tutaj przyciska, wzięła się z akupunktury. Był to oczywiście mój oczywisty błąd. Jest to tak zwana klawiterapia. A więc zasada działania w tym przypadku była taka sama, czyli te punkty stymulowane gdzieś pod nosem mają jakieś połączenie na przykład z sercem i wpływają na jego witalność. Jednak zamiast igieł, tak jak do akupunktury, używa się tak zwanych klawików, czyli takich pseudowykałaczek, którymi stymuluje się te miejsca i różnica jest taka, że nie nakłuwa się skóry, czyli nie przerywa ciągłości tkanek, tylko po prostu te miejsca na zewnątrz jakby masuje. Moi drodzy, to jest tak zwana klawiterapia, a więc przyznaję się do błędu, bo często znachorzy mówią, że brak mi pokory. W tym filmie wykażę pełną pokorę. Przyznaję się, to jest klawiterapia. Metoda dokładnie tak samo nieskuteczna i tak samo szarlatańska jak akupunktura. Moi drodzy, nie ma znaczenia, czy my nakłuwamy sobie dziąsło, wargę czy miejsce pod nosem igłą do akupunktury, czy my je masujemy za pomocą odpowiednich wykałaczek, czy metoda ta nazywa się klawiterapią, czy jest to akupunktura, czy akupresura. Wszystkie one w przypadku ostrego zawału mięśnia sercowego są nieskuteczne, tak samo nieskuteczne. I w zasadzie są nieskuteczne w ogóle w leczeniu, ponieważ zarówno klawiterapia, jak i akupunktura uważane są za pseudonaukę, czyli za leczenie niezgodne z evidence-based medicine. Moi drodzy, jeżeli chodzi o tę klawiterapię, to ona wzięła się od refleksoterapii, czyli osoby, które to praktykują, uważają, że gdzieś na ciele, na przykład na stopach, znajdują się takie punkty, którym odpowiadają określone narządy. Ale moi drodzy, tak naprawdę anatomicznie nie znaleziono miejsc łączących te punkty z tymi narządami, tak żeby można było je fizycznie czy anatomicznie wyodrębnić. Zostały więc one po prostu wymyślone. Jeżeli na moim wielkim paluchu od stopy faktycznie znajdowałby się punkt odpowiedzialny za funkcjonowanie wątroby, to po jego ucięciu ta wątroba powinna mi przestać pracować. A jeżeli odcięliby mi całą stopę, na której znajdują się punkty odpowiadające za funkcjonowanie ważnych dla życia narządów, to moi drodzy, ja już powinienem umrzeć na niewydolność wielonarządową. A przecież są ludzie bez stóp, na przykład po amputacji, którzy mają jednak zdrowe serce, nerki, wątrobę i trzustkę. Moi drodzy, jeżeli chodzi o klawiterapię, to tutaj jest jeszcze mniej badań niż w przypadku akupunktury. Można powiedzieć, że klawiterapia, czyli stymulowanie sobie, czy jakieś masaże za pomocą pałeczek, wykałaczek, czy tak zwanych klawików, bo to tak się fachowo rzekomo nazywa, jest metodą, która faktycznie niektórym może sprawiać przyjemność, działać relaksująco, czy na przykład odprężająco, czy na przykład uspokajająco, oczywiście, ale to nie leczy zawału serca. Są różne techniki stymulacji. Jedna osoba weźmie klawiterapię i sobie będzie gdzieś tutaj stymulować pod nosem, inna osoba woli sobie stymulować uszy, jeszcze inna sutki, jeszcze inne członki ciała. Są też osoby, które lubią sobie wbijać igły w różne części ciała, tak jak przy akupunkturze. No, są różne techniki sadomaso. One oczywiście mogą indywidualnie sprawiać pewną przyjemność, jednak nie leczą zawału serca. Bo ktoś mi napisał, zobacz, jakiś pan Ferdynand, klawiterapia i to działa. Moi drodzy, ja nie znam żadnego pana Ferdynanda. Jedynego Ferdynanda, jakiego znam, to Ferdynand Kiepski. A nie, przepraszam, jest jeszcze jeden, pies Ferdynand, z bajki Ferdynand Wspaniały. Natomiast pragnę was przestrzec przed wszelkimi książkami, wystąpieniami pojedynczych autorów, że jeden autor napisał jakąś książkę, czy coś opracował, co nie ma potwierdzenia w żadnych badaniach naukowych, to znaczy jest praca jakby jednego autora, dlatego że tutaj zawsze trzeba mieć na uwadze tak zwany bias, publication bias, i trzeba być ostrożnym, żeby właśnie nie paść ofiarą takiego znachorstwa. Natomiast jeżeli chodzi o jeszcze te metody, o których mówiłem, no to w przypadku tutaj, jeżeli ktoś nam mówi, że zawał serca,
można wyleczyć, masując sobie jakimiś patyczkami pod nosem, czy okolice między nosem a górną wargą, to człowiek zdrowy na umyśle, z IQ nieco powyżej 100, zupełnie przeciętny, powinien w tym miejscu zareagować śmiechem. To powinna być prawidłowa reakcja fizjologiczna organizmu na taką nowinkę. Natomiast jeżeli już zaczynamy się zastanawiać, czy to aby nie jest prawda, to znaczy, że z nami może być coś nie teges. Są dwie, ale moi drodzy, czyli normalny człowiek oglądając taki film, że tak można wyleczyć zawał, zareaguje śmiechem. Ale pamiętajmy, przecież taki film mogą oglądać dzieci. Dzieci na przykład 10-12-letnie, które mają IQ około 60 czy 70. I oczywiście w tym przypadku one mogą stwierdzić, że faktycznie ta metoda działa. I później takie dziecko napisze na lekcji biologii, jak ratować człowieka z zawałem, to napisze, że przyłożyć mu wykałaczkę pod nos, dostanie jedynkę i nie otrzyma promocji do następnej klasy. A nie każdy jest młodym Sheldonem, żeby wykrył wszystkie błędy, o których mówią znachorzy. Druga grupa ludzi podatnych na takie znachorskie nowinki to są ludzie dorośli, którzy wykazują niepełnosprawność umysłową w stopniu lekkim. Bo to jest właśnie IQ około 60 czy 70, czyli na poziomie takiego 12-13-letniego dziecka. Ja w tym momencie oczywiście nie naśmiewam się z osób upośledzonych umysłowo, sam mam w rodzinie takie osoby. Mówię tylko, że wiara, że w taki sposób można się leczyć, świadczy po prostu o bardzo niskiej inteligencji. Na poziomie właśnie osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym albo na poziomie 10 czy 12-letniego dziecka. I oczywiście trzecia grupa osób to są osoby zupełnie mądre, inteligentne, które jednak robią to celowo, czyli chcą wprowadzić taką dezinformację, bo mają w tym na przykład własny interes. Stosują takie praktyki oparte na przykład na klawiterapii i na tym zarabiają. A więc to trzeba jak najbardziej mieć na uwadze. O czym tutaj jeszcze miałem powiedzieć? Mianowicie trzeba tutaj zwrócić uwagę, że żeby nie było wątpliwości, w leczeniu zawału, ostrego zawału mięśnia sercowego nieskuteczne są klawiterapia, akupunktura, akupresura, witamina B17, witamina C w megakońskich dawkach, woda ze szczyptą soli, joga, witamina D3, leki uspokajające, metoda Ashkara, czyli robienie sobie dziury w kolanie, wkładanie do niej ziarna groszku i przykładanie liścia kapusty, dieta Gersona, dieta Dąbrowskiej, dieta Kwaśniewskiego, to są metody nieskuteczne w ostrym zawale mięśnia sercowego. Co jest skuteczne w ostrym zawale mięśnia sercowego? W ostrym zawale mięśnia sercowego skuteczne są metody kardiochirurgiczne, czy metody leczenia w wyspecjalizowanym ośrodku, tak, do którego należy się zgłosić, a najlepiej wezwać pogotowie ratunkowe pod numerem 999 albo 112. Skuteczne są niektóre leki, jak na przykład aspiryna, leki trombolityczne, fibrynolityczne, morfina, która działa przeciwbólowo i wiele, wiele różnych zabiegów inwazyjnych, tak, o których decyduje każdorazowo lekarz. Natomiast te wcześniejsze metody, które stosujemy na własną rękę w domu, są nieskuteczne. Jeżeli nie wezwiemy pogotowia w ostrym zawale mięśnia sercowego, to nastąpi zgon. I to niekoniecznie z powodu samego zawału, bo może być tak, że chory przeżyje zawał, mówimy o zawale przenoszonym, ale umrze z powodu powikłań. Na przykład dojdzie do perforacji komory serca, tamponady serca i moi drodzy, śmierć w ciągu 2-3 minut. Tutaj dzwonienie po pogotowie w ogóle nie ma w tym przypadku sensu. W przypadku tamponady serca pogotowie nie zdąży przyjechać. No chyba, że tamponada ma miejsce w szpitalu na ostrym dyżurze, wtedy jakieś 20% szans, że się chorego uratuje.
Zadał mi ktoś pytanie, dlaczego podawać kwas acetylosalicylowy 300 mg, skoro często się mówi, żeby nic nie podawać. To wszystko zależy od tego, z kim mamy do czynienia. Taki zwykły Janusz czy Grażyna, który się nie zna, nie powinien może faktycznie podawać żadnych leków, bo lepiej, żeby choremu nie podał nic, tak, niż podał mu niewłaściwy lek lub w niewłaściwej dawce. Ale oczywiście musi zadzwonić na pogotowie i powinien obserwować chorego i w razie potrzeby przystąpić do reanimacji. Natomiast od osoby, na przykład pracownika medycznego, czy osoby bardziej wykształconej w tym kierunku, wymaga się już takiej głębszej wiedzy. I faktycznie, jeżeli poda się ten kwas acetylosalicylowy, to można w tym przypadku pomóc choremu. Oczywiście później, gdy przyjedzie lekarz, należy go o tym fakcie powiadomić, co się choremu podał. Dobrze, moi drodzy, myślę, że tutaj wiele faktów wyjaśniłem, czyli zapamiętajcie, że wszelkie suplementy od znachora w leczeniu ostrego zawału mięśnia sercowego są po prostu nieskuteczne. Suplementy możemy sobie brać wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi i chcemy urozmaicić naszą dietę. To wtedy nam nie zaszkodzą, pod warunkiem, że będziemy je stosować w odpowiednich dawkach, bo jeżeli są to za duże dawki, przekraczające dobowe zapotrzebowanie, to również mogą zaszkodzić. Oczywiście znachorzy często zalecają megakońskie dawki suplementów, bo wtedy one się szybciej kończą, no i szybciej je trzeba kupić, na czym oni się bogacą. Bo znachorzy to taka little pharma. Często się mówi, że przemysł farmaceutyczny to big pharma. Natomiast naturoterapeuci, którzy sprzedają własne suplementy, to taka little pharma. Również biznes, ale trochę w mniejszym zakresie. Dobrze, moi drodzy, czyli pamiętajcie generalnie, że alternatywne metody leczenia można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to metody nieskuteczne i niebezpieczne. Druga grupa to metody nieskuteczne, ale bezpieczne. Klawiterapia, akupunktura, akupresura zaliczają się z reguły do tej drugiej grupy, czyli one są nieskuteczne, ale bezpieczne. Natomiast niebezpieczne są wtedy, kiedy pacjent zwleka z zastosowaniem konwencjonalnego, specjalistycznego leczenia, wdrażając takie właśnie metody. Te metody można sobie stosować, tak jak powiedziałem, kiedy jesteśmy zdrowi, kiedy nie mamy chorób organicznych wewnątrznarządowych, a jedynie na przykład jakieś zaburzenia czynnościowe, jesteśmy zdenerwowani, one mogą mieć zastosowanie w psychoterapii, w psychologii, ale na pewno nie w leczeniu ostrego zawału mięśnia sercowego. I o tym należy pamiętać. Moi drodzy, mój znajomy też kiedyś wierzył w takie znachorskie metody leczenia, ale całe szczęście zmądrzał i odkrył u siebie nowy talent. Teraz gra na pianinie i bardzo ładnie mu to wychodzi. Był ostatnio gdzieś za granicą, sprowadził sobie taką pamiątkę takiego szklanego kraba. Stoi on na jego pianinie, a ja się zawsze śmieję, że lepiej mieć kraba na pianinie, niż raka na organach. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was.